Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat oleju palmowego. Dobry czy niedobry, zbawienny, a może szkodliwy? Cóż, jeżeli poczytasz opinie w internecie, to specjaliści, których firmy są sponsorowane przez producentów oleju palmowego, powiedzą Ci, że ten olej jest cudowny, niemal koniecznie musisz go używać. Znowu specjaliści sponsorowani przez ich konkurencję powiedzą Ci, że ten olej jest zły, paskudny, szkodliwy i w ogóle absolutnie nie można go używać. Jeżeli poczytasz specjalistów niezależnych, powiedzą Ci, że ten olej jest dobry, ale zły, ewentualnie, że zły, ale dobry. Bardzo ciężko się w tym wszystkim połapać. Chciałbym Ci dzisiaj przedstawić moją opinię na temat tego oleju. Mnie nikt nie sponsoruje, więc ta opinia na pewno będzie całkowicie niezależna. Otóż powiedziałem Ci kiedyś, namawiałem Cię do zakupu mydeł zawierających olej palmowy jako alternatywa dla tłuszczu zwierzęcego. Mniej szkodzisz zwierzętom poprzez to, ale to był mój błąd. To był mój bardzo poważny błąd, za który Cię serdecznie teraz przepraszam. Po prostu byłem niedoinformowany, nie miałem pełni informacji. W tej chwili nie używam absolutnie żadnych produktów zawierających ten olej palmowy. Powiem Ci dlaczego. Chodzi o jego pozyskiwanie. Olej palmowy coraz bardziej popularny na świecie, używany w coraz większej ilości produktów. Jest pozyskiwany z palm rosnących na tropikalnych plantacjach. Samym drzewom takie pozyskiwanie oleju nie za bardzo przeszkadza i tu jest wszystko w porządku, natomiast chodzi o co innego. Chodzi o to zwiększające się zapotrzebowanie. Ci producenci oleju palmowego, wielkie korporacje, wielcy obszarnicy potrzebują wciąż więcej terenów. Jak je pozyskać, jeżeli wokół rosną dzikie lasy? Trzeba by je wyciąć, ale to tak, po pierwsze to są koszty, sprzęt, ludzie, mozolna praca, którą trzeba by opłacić. Poza tym tu też ekolodzy mogliby wtrącić swoje 5 groszy, że zmniejsza się powierzchnię do życia dla tych wszystkich zwierząt, które w tych lasach mieszkają, a w tych lasach szczególnie dużo mieszka orangutanów. W czasie, kiedy oni tak się zastanawiają, jak te tereny pozyskać, nagle nie wiadomo skąd, w tych lasach okalających ich plantacje wybuchają pożary. Nie żeby oni się do tego przykładali absolutnie, oni nie mają z tym nic wspólnego, te pożary wybuchają spontanicznie, ewentualnie może jakiś miejscowy pijaczyna ogień wzniecił, płoną wielkie połacie lasów. Kiedy te lasy już spłoną, wtedy korporacje mogą za niewielkie pieniądze od administracji te tereny, te zgliszcza wykupić. I o co tu chodzi? Nie o to, że zmniejsza się powierzchnia do życia dla tych orangutanów, to też, ale głównie chodzi o to, że nie wszystkim orangutanom z tych pożarów udaje się uciec. Powiem Ci więcej. Bardzo małej ilości orangutanów z tych pożarów udaje się uciec, a są tam też inne zwierzęta. Ten ogień idzie ze wszystkich stron. One nie wiedzą, gdzie uciekać, nie potrafią uciec. Są przerażone, są... umierają w straszliwy sposób. Czy warto używać oleju palmowego pozyskiwanego w ten sposób? Z jednej strony mój batonik utwierdzony olejem palmowym, z drugiej strony ich przerażenie i cierpienia. Z jednej strony mydło wygodniejsze w użyciu i parę złotych tańsze, a z drugiej strony ich przerażająca śmierć. Ja podjąłem decyzję. Nie używam produktów zawierających olej palmowy. Twoja decyzja oczywiście będzie Twoją decyzją. Podejmujesz ją samodzielnie i ja nie mam zamiaru na nią absolutnie wpływać. To jest po prostu moje przemyślenie na ten temat. W ogóle można by zrobić sobie taką listę. Ja mam w głowie taką listę produktów, których się nie używa. Niewiedza tutaj w pewien sposób usprawiedliwia, ale teraz już wiesz.
cóż, zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.